Robienie sztuki współczesnej, projektowanie wystaw to zarazem działanie w konkretnym kontekście, zarówno ideowym, ale też przestrzennym. Sama wystawa, którą robiliśmy o kryjówkach, ma już w podtytule architekturę, czyli działanie, które jak najbardziej zbiera konteksty. I tutaj mamy architekturę tworzoną ad hoc, na szybko, w sensie kryjówek, którym artystka poświęciła swoje rzeźby. Ten projekt powstawał przez 4 lata. Jest nietypową formą połączenia sztuk wizualnych, ale również badań na różnym polu. Projekt, przy którym brało udział kilkunastu naukowców właśnie z różnych dziedzin. Projekt trudny i do tej pory niezmierzony fizycznie w swojej architektonicznej formie, bo to właśnie kryjówki podczas II wojny światowej budowane, użytkowane przez Żydów, którzy uratowali się w tych kryjówkach, bądź czasami w nich zginęli. I do tej pory ich fizyczna skala nie była badana, więc taka próba pojawiła się 4 lata temu, no i ma swoją właśnie tutaj umiejscowienie w trafostacji sztuki w Szczecinie, wcześniej w Zachęcie. Przez to, że mieliśmy do dyspozycji i mamy do dyspozycji 2 piętra, pokazać w jednej tą formę rzeźbiarską, a na -1 widoczny dzięki prześwitom w tej konkretnej przestrzeni, widoczną część badawczą. Na wystawie możemy zobaczyć 9 przypadków historii kryjówek z różnych miejsc. Te w naturze, jak drzewo Józef, czy właśnie grób na cmentarzu żydowskim w Warszawie, na ulicy Okopowej, ale też te w domostwach, w żółkwi, czy w kanalizacji miejskiej, czy w XV-wiecznej kamienicy we Lwowie. Miejsca, które udało się dotrzeć czasami nawet do osób, które przeżyły w tych miejscach, które teraz mieszkają, chociażby jak Abraham Karmi w Izraelu. Jest trochę taką różą wiatrów, taką nawigacją ta wystawa, bo tutaj w trafostacji w głównej sali pokazujemy rzeźby. Tutaj na dole pokazujemy w stołach zaprojektowaną przez Senne kolektyw Sebastiana Kucharuka, Piotrka Jakoweńko i moją osobę właśnie te znaleziska z kryjówek, te takie opiłki pamięci, które dzięki wspaniałym naukowcom i współpracy z Olą Janus udało się właśnie nam pokazać, opisać. No i są takim przyczynkiem do szerszej komunikacji się ze światem. Historia drzewa Józef chyba najlepiej pokazuje, w jaki sposób można było odkryć tą zaginioną prawdę o braciach ukrywających się w środku drzewa. To dzięki współpracy z dendrologiem, panem Bieńczykiem, udało nam się zaimplikować do drzewa kamerę endoskopową i tam właśnie zobaczyliśmy 2 stopnie w środku w drzewie kominowym, które ma 650 lat, właśnie ślady bytności. Jak się okazało, byli to bracia Denholz, którzy ukrywali się w różnych miejscach właśnie w dawnym majątku Mycielskich. I poprzez właśnie te badania site-specyficzne, nie tylko artystyczne, właśnie jak odlew, przygotowany odlew samego drzewa, w którym bardzo pomagała Aga Schroeder i Rafał Żwirek, to połączenie sztuki i właśnie ekspertyza dendrochronologa, który zaadaptował tą deskę wraz z Aleksandrą Janus, kiedy dotarłyśmy do dokumentów, gdzie ci bracia się ukrywali, dlaczego w tym miejscu. Oczywiście sztuka, pokazanie chociażby odlewu drzewa Józef, które było robione nie tylko w takiej formie samej rzeźby, pokazuje, że nadal ludzie ukrywają się, że jakby ta historia niestety się nie skończyła. I to są takie pomniki pamięci, nie tylko dla ukrywających się, dla tych pomagających, ale przede wszystkim takim wykrzyknikiem nigdy więcej wojny, ukrywania się. Ekspozycji towarzyszy program publiczny. Z jednej strony badania przez zespół badawczy dotyczy przeszłości, to co dotyczy historii, jeżeli chodzi o kryjówki ze współczesnością. A z drugiej strony tego, co dotyczy materialności, z dramatami, z relacjami ludzi, z tym, co emocjonalne. I spotkanie ucieleśnione w przypadku kryjówki we lwowskich kanałach, o których film zrealizowała Agnieszka Holland w ciemności. I ta sama kryjówka ma swoje tutaj ucieleśnienie w postaci rzeźby i badań. Pomagała tutaj grupa Urban Explorers. Teraz mnóstwo ludzi ukrywa się w Ukrainie. Na granicy polsko-białoruskiej cały czas uchodźcy budują schrony. Moim zdaniem trzeba włączyć w dyskurs
budowania kryjówek, o tym, co pisał właśnie Emanuel Schönberg po wojnie, w jaki sposób one powstawały i przed kim te osoby się ukrywają, albo inaczej, jak chcą przeżyć, albo po prostu przetrwać. Bo chodzi chyba bardziej o przetrwanie niż przeżycie. Trochę historia sama nam napisała ciąg dalszy tej wystawy. Nie chcieliśmy tego planować i nie chcielibyśmy, żeby ona musiała być pokazywana w takim kontekście, ale to często jest tak, że kontekst czyni tekst i on sam się w przypadku tej wystawy pokazywanej w Warszawie i Szczecinie w 2022 roku napisał.